1 maja to święto, które nabiera coraz więcej znaczeń. Na budynek, który mógłby być wieloznacznym pomnikiem symbolizującym majowe święto ludzi pracy, natknęliśmy się w miejscowości Skidziń w powiecie oświęcimskim. Dom, na którym są napisy 1 maja od kilku lat, jest własnością kogoś z Wilamowic. I dom jest, był do sprzedania, w tej chwili nie wiem jak, bo było napisane na nim, że jest do sprzedania. O budynku rozmawialiśmy z mieszkańcem Skidzinia. Według niego ta budowla pokryta inskrypcjami związanymi z świętem pracy jak najbardziej wpisuje się w obchody święta 1 maja. Kiedyś była taka tradycja, że ta młodzież, jak był pochód, bo z każdej wioski był pochód, szły szkoły, straże szły, nie? I ludzie szli do gminy, do miasta, na stadion. I na drogach było pisane 1 maja. Młodzież pisała. Wcześniej, na 1 maja, sąsiad sąsiadowi ubierał drzewko i taką majka stawiał mu przed dom. Zamiast za to ten go zapraszał później, no jakoś tam była butelka, przy tym wypijali na 1 maja. Chłopcy dziewczynom stawiali dziady, robili dziady ze starych ubrań, nawypachali słomą i wystawiali, tak starsza panna była, czy panna taka do wydania, stawiali gdzieś albo nawet do komina, albo na komin wynosili, różnie to robili. I taka była tradycja tu na wsi. No. A to jest nowa tradycja. A to jest coś już, ostatni etap chyba, takie, coś takiego, bo młodzi już nie ma czasu teraz na to, żeby taką tradycję utrzymać. Czy możemy zatem budynek w Skidziniu potraktować jako pomnik ludzi pracy? Jeśli tak, to czemu ta praca nie jest skończona? A może będzie właśnie przypominać o tym, że zawsze gdzieś jest jakaś praca, którą należy skończyć?